I widzą Państwo, Chingan już żywszy odrobinę niż w pierwszym przejeździe. Chwycił podłoże. Powożący pan Wacław też czuje się już pewniej na piechowickiej ziemi. To widać w częstych elementach galopu. Dziewiątka, 3 punkty karne. Wacław Woźniczka, Mikołaj Szajowski, koń Chingan, stajnia Woźniczka Szamocin. W tej chwili przeszkoda numer 13-14 pokonana bezbłędnie. Wróć, 14-14 zrzutka. 3 punkty karne na 14. I w tej chwili 2-41-20. 6 punktów karny to wynik tego przejazdu. Pani Lęga była tą osobą, która najzgrabniej sprowadziła bryczkę z trasy. Piękny ukłon, sędzia główny pani Anna Głuszkiewicz daje sygnał i w tej chwili w ogóle nie zdekoncentrowani jadą w czarowniki. Tomasz Kałowski, Sylwia Lęga. Zerowe przejazdy. I w tej chwili mega trudna przeszkoda maratonowa firmy Polivers Meble. Wygięty koń na cyfryzyjskiej. 9, 3 punkty karne. Ich dorobek punktowy w tej chwili to 12 punktów karnych i widzimy ich na przeszkodzie numer 16. Pilnujemy ten czas. 2 minuty 50 sekund. Onny pierwszy zaprzęg parokonny w dniu dzisiejszym na starcie. Para otrzymała sygnał do startu. Para wjechała w celowniki. Płynnie pokonuje przeszkodę numer 1, odrobinę przeszerzoną w stosunku do tego, co widzieliśmy 12 minut temu. Jest. Oczywiście na szóstkę, jak to się przebiegnie.
I w tej chwili reprezentant gospodarzy Ireneusz Turzyński, Wiktoria Turzyńska oraz para Lasy Śląskiej pokonują bardzo trudną trasę. Ireneusz Turzyński, Wiktoria Turzyńska na 11 sponsorskiej przeszkodzie firmy Nandruk ECC, Skawiński, Lepiński i stacji Moja. Szaleństwo, szaleństwo! Tak się jeździ w Kaliszu. Jest ukłon. Sędzia główny zawodów, pani Anna Głuszkiewicz dała sygnał do startu. Trójka, zero. I czekamy, co to się wydarzy na przeszkodzie numer 3. Proszę Państwa, do tej pory zerowy przejazd. Zerowy przejazd. I zadecyduje, jaki czas? 3.14. Ile? 3.14.40. Piękny ukłon, siwe włosy. Doświadczenie i rutyna przed nami. Jest sygnał Zbigniew i Daniel Schneider. Państwo, dużo tempo przejazdu. Do tej pory 0 punktów karnych. Skomplikowana przeszkoda maratonowa. Wynik punktowy do tej pory 0.
W starym piecu diabeł pali, jak to mówią. Siwa skroń. Jaki czas? 3:10:10. No niestety nie jest to najlepszy czas, ale końcówka zdecydowanie najlepsza, duże brawa.